Dzień dobry, witam was wszystkich ponownie, z tej strony Karol Okrasa ponownie i jak zwykle dobry temat, podcast Lidlowy, w którym poruszamy rzeczywiście tematy mające za zadanie zmienić świat. Dzisiaj zastanowimy się jak ocalić planetę, a dokładnie ocalmy planetę, a zaczniemy od tego co jest najważniejsze dla mnie jako kucharza, czyli od talerza, pytanie czy się da. Temat, który będzie poruszał swego rodzaju zgodę, zgodę pomiędzy mną, tobą, drogi słuchaczu, i przede wszystkim planetą. Na te wszystkie ważne pytania: czy my możemy mieć wpływ na zmiany klimatyczne, czy my drobnymi uczynkami jesteśmy w stanie zmienić bieg historii, odpowie mój dzisiejszy gość. A gościem jest pani Katarzyna Karpa-Świderek, rzecznik prasowa WWF Polska, organizacji ekologicznej, która chroni ekosystem. I stara się przeciwdziałać zmianom klimatu. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że jestem tutaj z tobą i z Państwem. Ja też się bardzo cieszę. Spróbujemy mówię, że... odpowiedzieć na te wszystkie pytania, chociaż już, już zdążyłam się spiąć, bo są strasznie trudne. Nie nie będą trudne pytania. Będziemy się starali mówić e, takim językiem, który ja też zrozumiem, a mam wiele pytań, dlatego mówię o tej zgodzie, że nie tylko pozostaniemy w zgodzie z naturą, bo chyba to jest główne przesłanie dzisiejszej audycji i główne przesłanie wwf czy się mylę, bo my jednak kojarzymy rzeczywiście. WWF ja sobie to zapisałem, że WWF chroni y, przyrodę, a, a dokładnie zwierzęta. W większości z nas to jest łącznik, to jest link, którym jesteśmy w stanie rozpoznać. A jakie z rzeczywistości? Czym się zajmuje WWF? WWF patrzy na planetę całościowo, bo tak naprawdę y, chronimy ludzi i chronimy planetę dla ludzi. I y, y, to jest tak, że właściwie w każdej naszej działalności, jako y, człowieka jest jakiś wypór między tym, jaki mamy wpływ na planetę i na ekosystemy i w jaki sposób na tej planecie być, żeby ten wpływ był jak najmniejszy albo wręcz nawet pozytywny. No bo pamiętajmy, że człowiek też potrafi mieć pozytywny wpływ na ekosystem, czy tworzyć nowe ekosystemy, które na przykład stają się siedliskami dla ciekawych gatunków. Ale stop. Wracając do twojego pytania, tak. chronimy i zwierzęta, czyli przyglądamy się poszczególnym gatunkom, tworzymy programy naprawcze, czy programy ochronne dla mhm. konkretnych gatunków. Chronimy ich siedliska, czyli mm -hmm. wtedy już wchodzimy w kwestię ekosystemu, no i chronimy całą planetę, więc tu przyglądamy się na przykład zrównoważonej konsumpcji, y, gospodarce obiegu zamkniętego, która jest takim czymś, co musi się wydarzyć, żebyśmy w przyszłości nie utonęli chociażby w śmieciach. Tak. Y, I przyglądamy się temu, jak wygląda kwestia klimatu, i to jest to wielkie, jeśli nie największe wyzwanie XXI wieku. O tym wyzwaniu rzeczywiście teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali. XXI wieku, które stoi przed nami, chyba dużym wyzwaniem, bo jak się zorientowałem z najnowszego raportu, być może Katarzyno, droga, masz inny raport przed sobą, ale ja mam z 2021 roku e, raport Międzynarodowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu. I ten raport można chyba podsumować taką jedną małą, optymistyczną frazą. Jest bardzo źle. Jest bardzo źle, ponieważ. Uwaga, lądy będą ocieplać się 1,4 do 1,7 razy mocniej niż ocean, a Arktyka, która, którą nazywamy wciąż katalizatorem czy też klimatyzatorem półkuli północnej, nadal będzie grzać się o ponad dwa razy silniej niż cała Ziemia. Czyli wzrost temperatury to jest nasze główne zagrożenie, tego mamy się obawiać? Absolutnie tak, bo jeżeli popatrzymy na to, jak się ociepla Ziemia, to w historii pomiarów nie mieliśmy sytuacji, w której by średnia temperatura Ziemi rosła tak szybko w tak krótkim czasie. A tutaj mówimy o sytuacji, w której od początku epoki przemysłowej podnieśliśmy temperatury ziemi, ziemi, temperaturę Ziemi średnio już o 1,1 stopnia. Mhm. I to też jest zapisane w tym raporcie, o którym mówisz, tak. czyli Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmiany Klimatu, na bazie którego prowadzone są negocjacje klimatyczne, które chwilę temu skończyły się w Glasgow. Co roku takie negocjacje są prowadzone. I jeżeli nie uda nam się zatrzymać tego ocieplenia na poziomie 1,5 stopnia od tego momentu, o którym powiedziałam, czyli początku ery przedprzemysłowej, mhm. do końca tego stulecia, no to będziemy mieli do czynienia z tym, że przekroczymy kolejne punkty krytyczne, czy można powiedzieć punkty bez odwrotu. Klimat Ziemi się zmieni na tyle, że po prostu wzrośnie bardzo mocno ilość klęsk żywiołowych, staną się wiele miejsc na Ziemi stanie się po prostu niemożliwych do zamieszkania. A czego i... możemy się najbardziej obawiać? Jaki jest scenariusz? Jakie są scenariusze być może poruszane na tych panelach dyskusyjnych? No, ten konkretny raport on pokazuje kilka scenariuszy, bo on pokazuje taki scenariusz business as usual, czyli że właściwie idziemy, niewiele zmieniamy i w tej sytuacji ten wzrost temperatury może być w okolicach na przykład 4 stopni na koniec stulecia, ale może być tak, że rzeczywiście się zepniemy, dojdziemy do um, wzrostu 1,5 stopnia, ale mhm. to jest bardzo wymagające, bo musimy już te emisje ciąć w przeciągu najbliższych kilku lat i to, to jest. To się taką, wydaje niemożliwe, bo to się wydaje, to, jest... to się wydaje, to się wydaje to, bardzo znaczy dlatego, że one to ciągle przez lata. rosną. Tak, 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 tak. One ciągle rosną, nawet i ten proporcjonalnie pewnie, rok. czyli bardzo szybko. Pandemiczny rok pokazał, że one spadły, ale spadły tylko 6%, co w ogóle się aż w głowie nie mieści, patrząc na to, jak stanęła przecież w 2020 roku gospodarka, jak my staliśmy się mniej mobilni jako tak. najbardziej mobilny gatunek na Ziemi. No więc to jest ten scenariusz optymistyczny, że nam się uda. Między tym są jeszcze trzy inne scenariusze i wszystkie poza tym optymistycznym mówią o tym, że po prostu będzie bardzo trudno i świat, który zafundujemy sobie już na przykład za 20-30 lat, nie mówiąc o kolejnych pokoleniach, to będzie świat inny niż ten, w którym żyjemy. Widziałem taki raport mówiąc o tym, że Ziemia może stać się jednym wielkim oceanem z kilkoma tylko wyspami. Czy to jest realne? No... Czy to jest przerysowane już? Scenariusz? To, to, to jest jakiś scenariusz taki, katastroficzny. taki zupełnie katastroficzny. Tak. tak. No bo rzeczywiście to, co się dzieje, to rośnie temperatura Ziemi. Ale wiesz, widzimy, widzimy na Arktyce topniące lodowce. Widzimy, które widzimy. spadają, widzimy o, zdjęcia sprzed 30 lat tych samych obszarów, które kiedyś pokryte były grubą warstwą lodu, a dzisiaj widzimy tam gołe skały. Tak, i widzimy płonące y, lasy na Syberii, tak? Czy no może nawet nie lasy, czyli pł płonącą po prostu tundrę na Syberii. Widzimy to, że. Y, 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 mamy I po kan raz pierwszy od 50 lat brak śniegu, na przykład na Syberii w tym roku, o tej porze roku. Tam brakuje śniegu, gdzieś indziej tego śniegu będzie więcej, bo ten klimat się po prostu rozchwiał, ale y, więcej temperatury, czy wyższa temperatura, więcej tej energii zgromadzonej w systemie ziemskim powoduje, że lodowce będą topnieć, więc wody po prostu w oceanach Trzeba. będzie przybywać. Jak ona będzie, jak woda w oceanach się podniesie, no to duża część także Polski będzie pod wodą na przykład do końca tego stulecia, jeżeli temperatura będzie bardzo szybko rosła, możemy mieć do czynienia z tym, że zamiast portu w Gdańsku, będziemy mieli port na przykład w Malborku, tak? Katarzyno, dla słuchaczy teraz, dowody na to, że jednak działamy, że wy działacie jako WWF. 2020 ciężki rok, trudny rok, ale wy ciągle działaliście. Co udało nam się zrobić, żeby powstrzymać te zmiany nieuchronne, które nas dotykają i których być może nie widzimy tu i teraz, dzisiaj. I to jest chyba najtrudniejsze w tym całym procesie, że my nie jesteśmy jako ludzie tego ocenić. Nie mając twardych danych, nie mając dostępu, być może tak powszechnego do raportów, do konferencji, do paneli dyskusyjnych. Ktoś jak chce to poszuka i znajdzie na pewno. Ale my jesteśmy w stanie, no wiesz, ocenić danie po tym, jak je spróbujemy. A tych zmian klimatu pewnie nie widzimy aż tak przed sobą. W każdym bądź razie, może o tym za chwilę. Co się udało zrobić w 2020 roku? Czy się udało? Czy rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, świat się zatrzymał? Wy też się musieliście na chwilę zatrzymać. To był y, szok, ja, tak dla nas, tak i dla innych. Y pandemia koronawirusa, która wszystkich zamknęła w domach. Natomiast są takie działania, które prowadzimy, no, które były prowadzone tak jak wcześniej. No bo jeżeli mamy 200 wolontariuszy Błękitnego Patrolu, którzy chodzą po naszym wybrzeżu, który ma pół tysiąca kilometrów, więc to jest całkiem spory kawał wybrzeża. Mhm. I szukają tam foczych szczeniąt, szczególnie w marcu, wtedy kiedy one się rodzą i potrzebują naszej pomocy, no to będą dalej chodzić. Mało tego, ostatnio tych szczeniąt znaleźliśmy dużo. W 2020 roku udało się pomóc aż 70 z czego ponad 60 trafiło z powrotem do morza. I tutaj, tak, może cię zaskoczę, akurat dla wolontariuszy błękitnego patrolu, to zamknięcie przez chwilę było nawet korzystne, w mhm. tym sensie, że. Było, była spokój. mniejsza antropopresja, było mniej ludzi, a my jesteśmy wszędzie. I foki, Błogi, które dopływały tylko do pewnego miejsca, na przykład na wybrzeżu, bo dalej się nie zapuszczały, bo wiedziały, nie, nie, tam psy, tam ludzie, dobra, dobra, tam, tam nie dopływamy. Nagle się pojawiały na głównej promenadzie w Gdyni tak? i musieliśmy z, 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 takie foki zabezpieczać czy stamtąd zabierać. Więc rzeczywiście tutaj te działania były prowadzone normalnie. Podobnie ochranialiśmy sieweczki, stawialiśmy kosze, sprzątaliśmy wybrzeże. tu się nic nie zmieniło. Nasi wolontariusze, którzy zajmują się z kolei rzekami, zmapowali 450 km rzek, więc też tutaj działaliśmy. Na pewno mniej było jakichś spotkań, konferencji, takich miejsc, gdzie można było się wymieniać wiedzą tak twarzą w twarz. Natomiast wszystko się przeniosło online, więc byliśmy w stanie prowadzić konferencje, czy edukować, edukacja. spotykać się z dziennikarzami mhm. na telekonferencjach. Też musieliśmy się tego nauczyć. Właściwie wszystkie możliwe rzeczy przetestowaliśmy, wszystko nam się przytrafiło. Ale Suma Sumarum, myślę, że czasami dzięki tym zdalnym y, sposobom udało się dotrzeć nawet do większej ilości ludzi, niż gdybyśmy z każdym chcieli się spotkać y, osobiście. Y, jeśli chodzi o, y, o działania w lasach, to. Y, Stworzyliśmy nowe obszary, w których mogą gniazdawać suweczki. Takie najmniejsze polskie sowy. 60 gram ma taka suweczka. Malusia jest, ale jest puchata, więc, więc się wydaje większa. Tak. Oprócz tego stawiliśmy kosze dla niedźwiedzi. Rozdawaliśmy takie, znaczy nie kosze, w których niedźwiedzie wyrzucają swoje śmieci, tylko z których nie mogą wyciągnąć ja naszych śmieci. Kosz, kosz taki do, dobroci dla, dla niedźwiedzi. Taki kosz łakoci. Kosz łakoci. Tak. tak, nie, nie. Mamy takie niedźwiedzi, niedźwiedziowe kosze, one są całkiem dobrze zabezpieczone. Nawet człowiek musi chwilę pokombinować, jak to otworzyć, a niedźwiedzie raczej na to nie wpadnie. Stawia, dawaliśmy też oczywiście ogrodzenia, które chronią stada przed drapieżnikami. To jest dosyć istotne w niwelowaniu konfliktów człowiek-drapieżnik, bo jak mhm. wiem, jak jest konflikt, to się pojawia strzelba albo przynajmniej pomysł strzelania. A dobrze, ale ja mam takie pytanie, ponieważ no ja mam trzynastoletnią córkę, która żywo interesuje się mm -hmm. tym, co się dzieje na planecie. Chyba to jest też takie symptomatyczne, że młodzi ludzie bardzo to mocno. To z... pokolenie jest tak uwrażliwione, młode teracycki. Bardzo zwracają uwagę, tak. tak. I, I ona by chciała, i ona by chciała, tylko pytanie, czy może jak zostać wolontariuszem w WWF? U każdy może, czy trzeba przejść specjalny kurs, trzeba się zapisać, trzeba przejść inicjacje. Co trzeba zrobić? Żeby mieć realny wpływ na to, co się dzieje, i żeby móc na ten temat się w ogóle wypowiadać. Ja powiem tym tak. Samym. My mamy wolontariuszy, którzy zajmują się rzekami i zajmują się wybrzeżem. Natomiast y, bardzo nam zależy na tym, żeby była sieć ludzi, którzy zajmują się edukacją. I ja uważam, że młodzi ludzie najwięcej robią, sami się dowiadując i edukując innych. I my mamy całą masę fantastycznych materiałów, które można użyć, nauczyć się, potem porobić jakieś ekologiczne kółka, spotkania, edukować innych i. W ogóle wydaje mi się, że edukacja to jest klucz do, do bardzo wielu problemów, które mamy. No to właśnie o tej edukacji. Słuchaj, jest taki pogląd, jest taki powszechny pogląd, który mówi o tym, że te zmiany klimatyczne dzieją się jak gdyby automatycznie, naturalnie i my specjalnie nie mamy na to wpływu. No bo klimat się zmienia, e, być może się ociepla, być może to wpływ kosmosu, być może to wpływ ruchu gwiazd. Jakich argumentów użyć, żeby przekonać wszystkich tych, że to my, ty siedząc tutaj, ja siedząc tutaj. Być może moi koledzy, którzy przyjechali tutaj drogimi autami, z dużymi silnikami, po cztery litry każdy, ten Brodaty na przykład. Jak go przekonać, że, że to rzeczywiście ma wpływ, jaką się tutaj dostał i, i czym przyjechał? Znaczy, prawdą jest to, że klimat się zmieniał zawsze. Tak. Tylko no właśnie, I to jest argument, który. Część z nas bardzo mocno wysuwa jako pierwszy. To jest argument wielu tak. Osób, które chciałyby się czuć swobodnie z tym, że używają życia w pełni i nie zastanawiają się nad Czyli tym. Nasze czy... działania nie mają znaczenia. Tak, to no i tak się nie mają, nie mają znaczenia. Natomiast jeśli chodzi o to, co dzieje się teraz, no to już kompletnie nie ma wątpliwości, że po prostu ilość czy poziom emisji, które są e, emitowane do atmosfery jest e, za duża w stosunku do. E, ziemskiej możliwości absorbowania tak. i że my wpłynęliśmy na to, że ten poziom jest większy y, niż taki, z którym planeta mogłaby sobie poradzić. Więc y, właściwie tutaj już wchodzimy... Rozbuchaliśmy te ten nie... ogień po prostu tlący się delikatnie i powoli dołożyliśmy do pieca. My sobie tą, tą, tą taką warstewkę gazów cieplarnianych po prostu zwiększyliśmy. Ta, ta poducha taka, która jest, y, 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 która jest w miejscu, y, które powinno pozwolić, czyli w atmosferze, która powinna pozwolić y, tej energii cieplnej uciekać w kosmos my tą poduchę na tyle zwiększyliśmy że ta energia zostaje w systemie ziemskim a jak ta energia zostaje no to zaczyna się problem chociażby taki, że brakuje już skali, żeby opisać siłę huraganów. Jak taki huragan przejdzie przez taki czy inny archipelag na nad taki, nad takim, nad takim czy innym oceanie, mhm. no to właściwie już niewiele zostaje. No, klimat się zmienia. Yy, mówimy o tym, że my jako jednostka yy, mamy na to wpływ, że on się zmienia. Czy my jako jednostki mamy wpływ na to, żeby go zatrzymać? Czy tu potrzebne są zmiany systemowe? Znowu, argument dla tych, którzy nie dowierzają albo którzy nie chcą wierzyć, yy, że no. Moje takie drobne działania niewiele tutaj pomogą. No to potrzeba, wiesz, projektów światowych, rządowych, tam właśnie na konferencji. Chiny muszą ograniczyć emisję gazów. Trzeba jakoś to, trzeba się dogadać po prostu. A gdzie oni mi tutaj, w Warszawie, każą czy w Poznaniu ee, jechać konno? Do pracy. No nikt ci nie każe jechać kon. Ale ja lubię na przykład ja miał Ale wybrać się. Wiesz, to argument mi się podoba. Kiedyś go usłyszałam, i go powtarzam, że epoka kamienia łupanego nie skończyła się dlatego, że skończył się kamień. I to jest tak, że my teraz Ładne. przestawiamy się na nowe technologie, które już są dostępne, dlatego że one są po prostu lepsze. I dlatego, że one sprawią, że nasza przyszłość będzie w jakiś sposób zabezpieczona jak mówisz o tym, że tam na górze muszą się dogadać nasze małe wybory nie mają wpływu, no to znowu, to diabeł tkwi w szczegółach, no bo faktycznie, jeżeli ja wejdę do jaskini i będę żywić się tylko korzonkami, no to planety nie uratuję. Nawet jeżeli wszyscy wejdą do tej jaskini i będą się żywić korzonkami, to korzonków zabraknie, tak? Tak jest. Ale... Będzie wojna o korzonki. Będzie wojna o korzonki, znowu dokładnie. kolejny kryzys. Jest kolejny kryzys. Po prostu na każdym etapie te zmiany muszą następować i każdy musi robić Robić tyle, ile może z tym, co ma tam, gdzie jest. Może właśnie te małe kroki, zamiast później skakać yy, przez yy, przepaść, czy też w przepaść, prawda? Małe kroczki, każdy z nas, może to jest ten argument, że, że niezależnie, czy my to widzimy dzisiaj, czy nie, ale po prostu, jeżeli wszyscy zrozumiemy, o co chodzi, to jest w tym szansa, jest w tym nadzieja, jest w tym metoda. Yy, tak, myślę, że yy, etap drobnych kroczków to już się trochę skończył. O! Tak, bo po prostu jesteśmy w sytuacji, kiedy no, planeta jest w dużym zagrożeniu, czy życie jest w dużym zagrożeniu. Ja może jeszcze jednej liczby nie przytoczyłam, w ogóle mało przytaczam liczb i, i bardzo się z tego cieszę, bo zazwyczaj y, one gdzieś tam mogą... Proszę, ale to, te liczby przemawiają do nas, jeżeli no dobra, możesz to, no to dawaj, śmiało. No to dawaj. No to Powiedziałaś mamy, mi, mamy 60 słuchacze, ja tu odbyłem tak, taki mały tetatet sobie z Kasią przed wejściem na antenę, e, o boiskach e, to mnie uderzyło, naprawdę. Tak, że co minutę wylesiamy 36 boisk piłkarskich. Oczywiście nie co boisk, minutę. tylko obszaru boisk piłkarskich, tak. tak? Że gdybyśmy zaczęli jeść tyle mięsa, ile potrzebujemy, a nie tyle, ile jemy, a mhm. jemy za dużo. Tak. To przynajmniej dwa razy za dużo, mhm. przynajmniej, ale jak się przyjrzeć niektórym, to dużo więcej, to moglibyśmy rocznie zachować obszar wielkości Unii Europejskiej przed wylesianiem. Przez ostatnie e, niecałe 50 lat. Doprowadziliśmy do tego, że straciliśmy 68% populacji dzikich kręgowców. 68%. Albo jeszcze jedna liczba, która jest dla mnie szokująca. Jeżeli popatrzymy na y, ssaki, które żyją na Ziemi, ssaki lądowe, w tym ludzi, to tych dzikich ssaków lądowych zostało 4%. A pozostałe ssaki to jesteśmy my ludzie i te zwierzęta, które hodujemy po to, żeby je zjeść, albo po to, żeby nam towarzyszyły. Czy to jest też ta bioróżnorodność, o której często się słyszy w kontekście działań WWF-u? Dlaczego ona jest, tak, dlatego ona jest tak ważna? To o to chodzi. I to jest, tak, i to jest ten drugi równie ważny kryzys, to kryzys klimatyczny. Jeżeli mielibyśmy postawić go na szali pewnie naszego przetrwania, czy jakby tych, tych największych rzeczy, które mogą o tym przetrwaniu zadecydować, czy o dobrym naszym statusie, no to na pewno to będzie na równi z kryzysem klimatycznym. Dlatego że im więcej jest gatunków, tym my jesteśmy bezpieczniejsi. Aha. To jest także różnorodność biologiczna. To jest coś, co sprawia, że ta planeta, te wszystkie, te wszystkie elementy się zazębiają i ta planeta po prostu dobrze funkcjonuje. Tak jak nie może istnieć las bez drapieżników dobrze, tak samo nie może istnieć ocean bez drapieżników. Dlatego na przykład rekiny, które są w większości już skrajnie zagrożone wyginięciem. Jeżeli nie będzie rekinów, nie będzie zdrowych ekosystemów morskich. Nie będzie ekosystemów morskich, nie będzie ryb, a od ryb jest zależnych 800 milionów ludzi od białka rybiego bezpośrednio. Czyli oni nie będą mieli co jeść. Czyli, czyli znowu wracamy do nas. No właśnie, wracamy, wracamy do was i też chciałbym powiedzieć o tych działaniach, które chociażby mają na celu przywrócenie pstrąga, o czym czytałem i o czym wiem, prawda? To też są działania, które chociażby tę bioróżnorodność w tym zakresie będą chroniły. Małymi kroczkami, małymi działaniami. Pstrąga czy jesiotra? I jesiotra, 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 tak? Y, jesiotra. Jesiotra. Ale y, wcale mnie nie dziwi, że, y, że te nazwy się wymieszały, dlatego że no, jesiotra nikt z nas nie widział. Nie mówię o takim hodowlanym, które gdzieś tam się pojawiają yy, i można sobie takiego jesiotra... Do dzisiaj, do dzisiaj pamiętam z XIX wieku taki przypis, który znalazłem, bardzo piękny, który słuchaczom być może też wiele wyjaśni. E, Czyladnicy szewscy mm -hmm. wtedy w Warszawie narzekali e, i wzniecili nawet bunt, ponieważ byli karmieni przez cały tydzień w ramach obowiązkowego obiadu jesiotrami z Wisły i kawiorem z, tych, z tychże jesiotrów. To było 100 lat temu, kochani. To było 100 lat temu, a ostatnie jesiotry możemy... jeszcze w latach 50 łowiono, tak? tak. Jesiotr y, bałtycki, który, ostronosy, który wpływał do, natarło do Odry i do Wisły. Zresztą Wisła jest jedną z najważniejszych jesiotrowych rzek, jeśli chodzi o Europę. Y, mógł mieć 4,5 metra długości, nawet do 5, to wyobraźmy sobie, to po prostu ja musiałabym się takie dwie, dwie, dwie i pół mnie położyć tak. jedna za drugą, to, tak. to jest długość jej siotra. Jesiotr w ogóle jest fascynującą rybą, bo on jego taka ciągłość biologiczna czy ciągłość gatunkowa, y, gdzie on jest na tej planecie ma 150 milionów lat, czyli przeżył dinozaury to jest ryba, która nie ma ości, tylko ma ten szkielet zewnętrzny, która jak oddycha przez skórę. Tak, jak ktoś oprawiał kiedyś siotra, przepraszam, że to powiem, to na pewno wie, o co chodzi. Tak, ale znowu pewnie, pewnie tego, tego hodowlanego, hodowlanego, no bo tego, tego złowianego, no to myślę, że no, no może ktoś jeszcze się zdarzy, komu... To się Chyba trafiło, ale ciężko. to muszą być naprawdę najstarsi słuchacze, no bo tak. rzeczywiście to były lata 50. zeszłego wieku. Potem jeszcze do 70. jakieś ostatnie osobniki się zdarzały, ale potem wybudowaliśmy tamę we Włocławku i właściwie Dokładnie. odcięliśmy to rzeczy i jesiotrów nie ma. Więc teraz ani jak wybudujemy kolejne tamę, ani to dzikich łososi, niestety nie tak. I czeladnicy szewcy nie wzniecają już buntu, bo też karmieni jesiotrami z Wisły nie są, ani kawiorem z tychże jesiotrów. A węgorze? Absolutnie. Nie, nie dźwignę. Węgorze już nie. Węgorze Ale... są tak. Węgorze są skrajnie zagrożone. 98% wyginęło mhm. i nie powinniśmy ich absolutnie poławiać. Nie powinniśmy też jeść tych hodowlanych, dlatego że na rybek, tak zwany rybek szklisty, to jest na rybek, który został złowiony dziko. Czyli to nie jest tak, że ta ryba od w tym całym systemie produkcji, jeżeli można użyć tego słowa, w stosunku do zwierząt. Ona jest jakby po stronie człowieka, tak? Czyli, czyli jest w takich warunkach sztucznych. Tylko faktycznie, żeby wyhodować, to najpierw musisz złowić na rybek, czyli musisz go znowu wyciągnąć z natury, gdzie go już prawie nie ma. A to ryba, to jest w ogóle fascynująca ryba, bo ona ma taką odwrotną migrację, nie? czyli jak wszystkie ryby natarło, wpływają na tarło wpływają do rzek, to ona wpływa do morza Sargasowego, tak które jest w ogóle. Hen Hen, 5000 kilometrów od nas, z, gdzieś tam na, w Morzu Sargasowym, i potem te, te, te smolty muszą wrócić z kolei do nas. Ochrona klimatu, ochrona środowiska to działania, o których wszyscy wiemy, albo przynajmniej się dowiedzieliśmy bardzo dużo teraz, przynajmniej z tej rozmowy w WWF-u, ale ostatnio pojawił się nowy aspekt. Nowy, czyli świadome odżywianie. E, rozpoczęliście współpracę z Lidlem, e, właśnie będąc częścią tego, co, częścią tego, co my już od dawna uprawiamy. Czyli chcemy edukować w kontekście żywienia, i to żywienie nasze, ta konsumpcja, szeroko rozumiana w dzisiejszym y, życiu, w dzisiejszym zmieniającym się szybko świecie, ma kolosalne znaczenie w kontekście zmian klimatycznych. Ona ma tak duże znaczenie, że myślę, że większość z nas nie ma y, świadomości, y, jak duże 40% obszarów planety jest zajęte przez y, rolnictwo. Mhm. Po prostu tam musimy produkować żywność, żeby wykarmić ludzi, a ludzi przybywa. Inna sprawa, że jedna trzecia żywności, którą produkujemy, potem jest wyrzucana, więc można sobie szybko przeliczyć, o ile można by było mniej tych hektarów zużyć, żeby produkować żywność. 14,5% gazów cieplarnianych. Czyli tych, które sprawiają, że właśnie ten kryzys klimatyczny, o którym mówiliśmy, staje się stał się tak naprawdę już rzeczywistością, ma się, stał się, się, realny, napędza, się tak? napędza. Tak, To są 14,5% to jest produkcja zwierzęca, ale cała produkcja żywności, czyli ten cały łańcuch żywności, to jest aż 30% emisji gazów cieplarnianych. No, no. Czy my możemy mieć na to wpływ jakikolwiek w takim razie? No właśnie jako konsumenci? możemy. Tak, możemy. I to dlatego co właśnie, i tak, i dlatego też współpraca WWF z Lidlem, dlatego że mamy trochę to. Tak. Co możemy kupić? Więc bardzo ważne jest też to, co się pojawia w sklepach i czy te rzeczy, które się pojawiają, są wyprodukowane w sposób zrównoważony. Mhm. I czy promowana jest dieta też, która mówi o zwiększeniu ilości na talerzu warzyw i owoców. I to jest jedzmy więcej warzyw i owoców. Tak, i to jest klucz, bo dieta mięsna to jest dieta redukcyjna. I jeszcze gdyby nam redukowała tłuszczyk w talii, to jeszcze moglibyśmy może to jakoś zrozumieć. zrozumieć. Ale to jest dieta, która po prostu y, polega na redukcji kalorii. Czyli y, żeby wyprodukować jedną kalorię zwierzęcą, to musimy zużyć powiedzmy od 6 do 9 kalorii roślinnych. No bo te zwierzęta musimy nakarmić paszą, mhm. czyli tą paszą musimy wyprodukować też. Czyli najpierw musimy wylesić, żeby zasiać, Zamiast... potem stworzyć karmę. Tak. No w efekcie A każdy Moglibyśmy tą paszę sami zjeść. Moglibyśmy tą paszę sami zjeść. W efekcie każdy Europejczyk zjada statystycznie rocznie 61 kg soi. Nawet jak nie lubi tofu, to zjada po prostu, jeżeli jest mięsożercą po prostu w mięsie. Mhm. Pośrednio. Więc moglibyśmy wyżywić więcej ludzi na planecie, gdybyśmy jedli po prostu więcej warzyw i owoców, i to jest pierwsza rzecz. Czyli ta dieta przyjazna planecie, w dużym skrócie, możemy powiedzieć, jedz więcej warzyw i owoców, drogi słuchaczu. Tak, a mniej produktów odzwierzęcych. Mhm. Lokalnie, sezonowo? Absolutnie. I tutaj trafiłeś, trafiłeś w sedno. Przyniosłam taką książkę Mam. Karolowi. Państwo tego nie widzą. Troszkę się podśmiewam, czy, czy rzeczywiście będzie chodził pod blokiem i skubał różne yy, kłącza, kwiatki i pnącza i yy, yy, roślin, które rosną wokół bloku, które też są jadalne. Mąka Ale, z żołędzi, kochani. Robił mąkę z żołędzi. Ale tak całkiem serio, po prostu wykorzystujmy dary ziemi, to co jest koło nas. Sami też możemy sobie na, na własny użytek niektóre oczywiście rośliny hodować. No ale jeżeli możemy coś kupić od rolnika, który jest blisko nas i wiemy, że on produkuje to w sposób zrównoważony, tak. bez dodatku, y, nie wiem, za dużej ilości y, nawozów, tak? Więc to będzie dla nas zdrowe, że te powiedzmy uprawy nie są przy szybkich ulicach czy drogach, tak żeby były y, też w jakiś sposób zanieczyszczone, a jednocześnie te produkty będą musiały pokonać niewielki dystans, żeby trafić na nasz stół. No to tym lepiej, Tylko tym, korzystać. A najlepiej, jak możemy sami to zebrać. Tutaj oczywiście odnoszę się do tej pozycji, którą dostałem. To jest przewodnik po dzikich, jadalnych roślinach stolicy, czyli Warszawy, moi drodzy. I to są rzeczywiście Proszę rzeczy, ukrywać które... ukrywać róże e, dzikie. Mlecz zwyczajny, marchew zwyczajna, malina właściwa, krwawnik pospolity, to znamy, komosa strzałkowata, biała, no to każdy wie, ale co to jest? Gorczyca polna, nie wiedziałem, że to rośnie w Warszawie. Dwurząd wąskolistny, czosnek pospolity, to wszystko jest do wykorzystania. Chrzan, 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 chrzan. rośnie niedaleko mojego bloku. Dużo takich roślin jest. Ale wydaje mi się, że to też pokazuje, jak ta dieta kiedyś była różnorodna. Jak my potrafiliśmy wykorzystać absolutnie wszystkie dary natury, nie działając ekspansywnie w jednym tylko kierunku. I tutaj też trochę nawiązuje do tego, o czym często dyskutujemy z kolegami, że ta różnorodność warzyw, możemy powiedzieć nawet, że na ryneczku lidla, jest tak duża, że powinniśmy korzystać ze wszystkiego, żeby nie robić monodiety. Absolutnie. Ja myślę, że w ogóle tutaj ująłeś trochę różnorodność biologiczną, jakby jej, jej istotę i y, ważność dla nas ludzi. Y, po prostu. Każda z tych roślin, o których powiedziałeś, i wiele innych, które możemy jeść, ona ma, one mają substancje odżywcze, które są dla nas bardzo ważne. Żeby zapomnieliśmy w ogóle o tym aspekcie leczniczym i ziół, i, i roślin, które rosną dziko, ale też innych roślin, które bierzemy na co dzień, po prostu wrzucając bezwiednie do, do garnuszka i gotujemy sobie zupę, załóżmy, nie mając pojęcia, że wiele z tych aspektów, o których my zapomnieliśmy, nasze babcie potrafiły. Z premedytacją wykorzystać i ich babcie. No i w ogóle jest też tak, że potrzeba jest y, matką wynalazku. No przecież wtedy, kiedy były czasy niedoboru, deficytów, to nagle odkrywano różne rośliny, które rosły obok i które można było jeść. Y, tylko trzeba było na przykład wiedzieć, jak je uprawiać, jak je przyrządzać. Więc to po pierwsze, to może być. Mega inspiracja, czy powiedzmy rozkosz dla podniebienia, a to, a to też lubimy, jakby żyjemy też po to, żeby tak. dobrze zjeść. Oczywiście. A po drugie, no to też jest no, ogromna wiedza, która, która może nam się przydać. I tutaj już też nawiązując do tego bezpieczeństwa, gdzieś tam może w Puszczy Amazońskiej rośnie jakaś roślina, która jest odpowiedzią na nękające ludzi problemy, tak? jakieś choroby. A my, tracąc w ogromnym tempie lasy deszczowe i inne lasy, szczególnie te tropikalne, narażamy się na to, że tracimy coś, czego nawet znaczenia nie odkryjemy i nie pozwolimy tej roślinie, na przykład, sobie pomóc. Więc gdzieś tam rozwiązania ludzkości, problemów ludzkości są często w ekosystemach, a my po prostu te ekosystemy niszczymy, zanim zdążymy je odkryć. Kto dziś, dziś, kto dziś dzisiaj? Przykłada liść bobkowy na wszelkiego rodzaju rany, albo nie daj Boże, jak się zadra wedrze za głęboko. Moja babunia to robiła. I ta zadra bez problemu wychodziła spokojnie, poczekać, bez paniki. Ona po prostu wiedziała, że czas tylko jest potrzebny, i znajomość tego, że liścia bobkowego w dobrej wierze, ona potrafiła taki zwykły, choć niezwykły w działaniu liść bobkowy wykorzystać. Tak, ja bardzo lubię na przykład książki Elżbiety Cherezińskiej, która wraca do takich starych też sposobów, jak kiedyś kobiety na przykład leczyły, jak były zielarkami, jak były blisko ziemi, tak? No niestety tej, część tej wiedzy straciliśmy, a część gdzieś jest, tylko trzeba do niej, do niej wrócić i ona... Na pewno dobrze zadziała. No, pamiętajmy też, że ważne jest to, w jaki sposób się uprawia żywność, bo niestety coraz więcej badań pokazuje, że na przykład niektóre warzywa mają coraz mniej substancji odżywczych, prawda? że trzeba dużo więcej zjeść na przykład takiej, takiego szpinaku, żeby dostarczyć sobie żelaza, albo dużo więcej brukselki, żeby zrekompensować to, że jest utrata konkretnych składników w, w danym warzywie. Więc no, to jest też kwestia tego, w jaki sposób gospodarujemy, podchodzimy do produkcji żywności. No to i... jest, to, ale wydaje mi się, że świat się zmienia i my się też zmieniamy troszkę, żeby tak nie było katastroficznie zupełnie, że jest źle, chociaż powiedziałaś, że jest źle. No i my z tym musimy żyć, kochani. Myślę, że dobrze że to wybrzmiało, może nawet powtórzę, że jest źle, bo bez tego, że to... my sobie nie zdamy sprawy, że jest źle, to znowu będziemy przychodzili chyba obojętnie, albo będziemy stali się nie zauważać tego problemu. A jest po prostu dramatycznie źle. Z drugiej strony, zobacz, jak mamy, jaki nasz talerz potrafi być różnorodny. Ja, oczywiście są ludzie, którzy będą jeść ciągle to samo i tak. nie będą eksperymentować. Yy, I tak chcą, i okej, okay. ale jeżeli chcemy eksperymentować, to mamy masę przepisów, masę produktów, które możemy wykorzystywać. Kiedyś nie było dostępu aż do tylu produktów. Tylko, że I do teraz tak. zapraszamy na kuchnię Lidla, takie lokowanie produktu, pomysłowość mnóstwo <gry> przepisów, też bez mięsa kurczę. No właśnie, to, to, to jest świetne. I jeżeli jeszcze do tego możemy, zamiast chwytać za owoc, który musiał przebyć wiele tysięcy kilometrów, żeby do nas dopłynąć statkiem, możemy y, chwycić po owoc sezonowy. Albo zrobić sobie kiszonki i je jeść. Przecież to też, był, to też były przepisy, prawda? Tak. Kiszone warzywa to jest coś, co ludziom służyło wtedy, kiedy przychodziła zima i musieli jakoś do, dotrwać do przednówku. W ogóle Przednówka. przetwarzanie żywności, przechowywanie żywności, radzenie sobie z tymi zmianami yy, pór roku życie w zgodzie z naturą, ta sezonowość, o której często mówimy, gotując też różne przepisy, żeby zwracać uwagę na to, czego używamy w danym okresie, żeby korzystać z tych dobrodziejstw natury, tym samym jak najmniej ingerując w tę naturę, bo my nie chcemy mieć umownego pomidora w szklarni przez cały rok, tylko chcemy z jego zjeść wtedy kiedy jest, że tą dziką marchew, jak chcemy znaleźć, no to w tym okresie, kiedy ona jest najlepsza, no bo tak to natura ułożyła. Y y y Kiedyś pamiętam, zdziwiłam się, jak pani od polskiego zapytała nas na lekcji, jaki jest antonim do słowa y, kultura. Mhm. I wiesz, jaki jest? Natura. No. I akurat w tym przypadku, y, jeżeli dbamy o naturę, to dbamy też o kulturę. Bo jeżeli my mamy swoje sezonowe produkty y, i potrafimy z nich korzystać, to y, to przekłada się na przykład na nasze przepisy, a one są wyjątkowe. I pamiętam, jak rozmawiałam z y, y, dziewczyną z Kenii, z WWF-u, która przyjechała. I strasznie jej zasmakowała zupa ogórkowa. Poszliśmy do tam do restauracji gdzieś niedaleko naszej siedziby i zamówiliśmy zupę ogórkową. Ona zjadła tam zupę ogórkową i mówi: ja mus, że musimy jej dać przepis na zupę ogórkową do tej Keni. Ja mówię: hm, no dobra, no to myślimy. Mówię: musisz mieć ogórki, macie ogórki? Chyba nie, ale poszukam. No dobra, no ale jak masz ogórki, to nie mogą być takie długie ogórki, takie jak na kanapkę, tylko takie krótkie ogórki. Ona, no to, 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 to chyba nie mamy. A ja mówię, no i musicie je ukisić. Ona mówi, nie, ukisić ogórki. Więc dla niej po prostu ten smak był zupełnie wyjątkowy, dobrej, do, dobrej ogórkowej zupy. Tak. Y i my się możemy nim cieszyć, a ona ma po prostu inny przepis, którego może się cieszyć. tak? I teraz, teraz nie chodzi o to, żeby to wszystko było to samo na całym świecie. Po prostu korzystajmy z tego, co mamy u siebie i z sezonu, który akurat trwa. Korzystajmy z tej wiedzy, o której mówiłaś, Kasiu, bo rzeczywiście świat się zmienia i my się zmieniamy, i już doszliśmy chyba do wniosku, że warto wracać do tego, co już było. Chcemy, interesujemy się coraz bardziej tym ziołolecznictwem, interesujemy się znajomością roślin różnych. To menu nasze jest coraz bardziej różnorodne. Tak mi się przynajmniej wydaje, albo ja idealizuję, ale chcę w to wierzyć, że jemy różnorodnie. A przynajmniej jemy, się... bo może, mamy też całą masę wiesz, restauracji, z których możemy korzystać. I tam no, są ludzie, którzy tak. się na tym znają i dobrze nam gotują. Modne hasła, jadalne, roś... jadalne kwiaty, jadalne rośliny, prawda? To, to się stały tak, takimi wiralami, już yy, które egzystują w pewnych grupach społecznych, że każdy chce być modny, więc modnym hasłem jest jadalne rośliny. Znać się na tych roślinach i wprowadzać je do swojego menu. Przewracamy to pinambur, który kiedyś był podstawą pożywienia, później zapomnieliśmy, dzisiaj znowu zrobił się turbomodny i wszyscy chcą go mieć. To samo się zadziało przecież z komosą. Czyli jest jakaś nadzieja. Robinia akacjowa, czyli te, to, co nazywamy akacją, zresztą trochę mylnie w Polsce, bo ta akacja to rośnie na sawannie i, i, i jedzą ją... Y żirafy, mhm. <laughs> Natomiast my mamy robinię akacjową i one mają te takie piękne białe kwiatuszki. Tak. No to, to jest bardzo słodkie, można tym przyprawiać desery. Co się stało z kwiatem bzu czarnego przecież? Czy samym, e, owocami bzu czarnego, które używamy namiętnie wszyscy i nie ma chyba ogródka działkowego, restauracyjnego, e, działkowego, działkowego może tak, ale restauracyjnego, który by nie serwował w sezonie lemoniady właśnie z syropem z kwiatów czarnego bzu. To jest coraz modniejsze. Chcemy być modni? Może to jest kierunek właściwy? Że WWF powinien wprowadzać nowe mody do kanonu żywienia. Jest Nie, sezon... to, to zostawiamy ludziom, którzy się znają, na tym lepiej. Są tutaj mistrzami od, od tworzenia kuchni, więc dlatego czekam na Twoje przepisy. Ja się staram. Rzeczywiście na kuchni Lidla, moi drodzy, pokazujemy, że można że stworzyć przepisy, które są przyjazne planecie. Staramy się promować tę ideę jedzenia więcej warzyw i owoców. Popatrzcie, posłuchajcie i być może nawet spróbujcie. A czy wy jako WWF pokusiłeś się o to, żeby stworzyć taki idealny talerz obiadowy? Jak on powinien wyglądać, czy jakiś schemat? Czym się posługujemy? Czy to po prostu jest historia pod tytułem: jedzmy więcej warzyw i owoców? To jest taka historia, że my się przyglądamy diecie planetarnej i ją promujemy. To jest dieta, która mówi o tym właśnie, żeby jeść w sposób zrównoważony, mhm. że są konkretne ilości białka zwierzęcego, które możemy spożywać, i w przypadku mięsa czerwonego to jest niecałe 100 gram tygodniowo, w przypadku białego mięsa na przykład drobiowego 200, w przypadku ryb podobnie. Natomiast to, co dla nas jest istotne, to jest trochę to, co już powiedzieliśmy, czyli warzywa, owoce, sezonowość, lokalność, o to powinniśmy dbać. No i, i, i tyle. I tutaj tak naprawdę sky is the limit, jeśli chodzi o wyobraźnię i o to, co, co możemy jeść. To jest też trochę tak, że każdy z nas ma swoje potrzeby, smaki, i jest inny, i chyba nie ma jednej diety dla jednej osoby. Zresztą ta dieta planetarna to też jest dieta, która została opracowana przez naukowców, którzy się przyjrzeli temu, co będzie dobre dla ludzi i dla planety, bo w sumie te systemy żywieniowe planety, one mogłyby utrzymywać zdrowie i ludzi, i planety, tylko po prostu musimy zacząć o tym inaczej myśleć. Ale inaczej ta dieta musiałaby wyglądać dla kogoś, kto mieszka w Laponii, w Szwecji, w Polsce w Kenii, tak. czy y, powiedzmy na Malediwach, tak? Nie, to nie jest tak, że możemy przenieść jeden do jednego tą dietę i powiedzieć, słuchajcie mieszkańcy Malediwów, my tutaj mamy dla was taką świetną potrawę, kwaśnicę <laughs> i sobie <laughs> <Albo> serwujcie. <flaczki. śmiech> tak. Nie, flaczki są z mięskiem, a kwaśnica też jest z mięsem. Nie może być kwaśnica, musi być zupa ogórkowa. Ja można zrobić bez mięsa i będzie cały czas dobra? Moja mama robiła propo najlepszą zupę ogórkową na świecie. Nie, moja. W każdym razie obie są pyszne pewnie tak. i warte grzechu i, i do tego namawiamy. Spróbujcie, moi drodzy, poeksperymentujcie. Kolorowo, smacznie, a przy okazji pożytecznie. Tak możemy chyba spuentować tę rozmowę, jak gdyby te działania, które my możemy sami wdrożyć, chociażby od zaraz. Bo to jest też dosyć istotne. Drodzy słuchacze, uwierzmy w siebie. Nam się wydaje, że niewiele możemy, a tak naprawdę my możemy wszystko. To my jesteśmy adwokatem tego, co się dzieje na tym świecie. To my mamy wpływ, my decydujemy. Decydujemy wybierając konkretny produkt, bądź go nie wybierając, decydując się, czy on wląduje na naszym talerzu, bądź zastąpimy go warzywami i owocami. To my jesteśmy świadkami ten... tych zmian i jesteśmy sprawcami tych zmian. I wybierając też, jak ten produkt jest opakowany, na przykład, to mhm. też o to dbajmy. Bo taki, taki apel w kontekście tego, że to nie my w plastiku, że co minutę statystycznie taka wywrotka plastiku trafia do mórz i oceanów, zanieczyszczając niesamowicie ekosystemy. No to pamiętajmy, że. Plastik to jest coś, co powinno trafić w miejsce, gdzie zostanie przetworzony i użyty jeszcze raz, a nie do środowiska, bo czyni tam ogromne spustoszenie. A my możemy przypomnieć sobie takie ładne, siateczkowe torby, z którymi chodzi, chodziło się drzewo. Wielokrotnego użytku. wielokrotnego użytku. Możemy chodzić, nawet jak już mamy tą foliową, to używajmy jej kilka razy. Bo czasami może być praktyczna, więc jeżeli już jest, to lepiej jej używać, niż ją wyrzucić i, i zastąpić inną. Ale generalnie po prostu musimy żyć w sposób zrównoważony, bo nas ludzi jest dużo. Nas jest już prawie 8 miliardów. Mhm. W 2050 będzie nas 10 miliardów. Przez żołądek do serca, moi drodzy, mam nadzieję, że trafiliśmy tą rozmową też do waszych serc. Tak. Żeby te serca ruszyć i żebyśmy zdali sobie sprawę, że razem możemy naprawdę dużo i nie marnujmy, nie wyrzucajmy. Są sposoby, żeby nie wyrzucać jedzenia. Kolejny chyba naj... jeden z ważniejszych elementów, żeby po prostu kupować i konsumować we wszelaki sposób. Począwszy od zakupów tyle, ile jesteśmy w stanie zaadoptować do swojego organizmu. Nie marnujmy jedzenia, nie wyrzucajmy. To naprawdę najgorsze, co może nam się przydarzyć. No i jest takich właściwie kilka trików, które możemy zastosować, Aż prawda? Absolutnie. Zaczynając od tego, że nie idziemy do sklepu głodni. Tak. No, to na 100% nasz, nasz koszyk obrośnie w rzeczy, których nie planowaliśmy. Mhm. Po to, że robimy listę zakupów, prawda? Tak. Jak coś już mamy, no to po prostu nie kupujemy drugiego. Staramy się być odporni na promocję. No, po co mamy kupić trzy w cenie dwóch? No, chyba, że nam Jeżeli się to opłaca. I tak to wyrzucimy, no, Nie wolno wyrzucać. W ogóle nie wolno wyrzucać. Hasło przewodnie: nic nie wyrzucamy. Co więcej, nawet takie obiereczki to też jest znowu bardzo modne. Jak wykorzystać to, co nam zostaje: głąbek z kapusty, czy też yy, obcięty kalafiorek, i zostaje nam yy, ten ogonek. To samo się dzieje na przykład z obierkami z ziemniaków. Czy je wyrzucić? Kiedyś były świnki, więc można było nakarmić świnki, ale dzisiaj można zrobić Myślę, że cipsiki. to już jest taka maksymalistyczna. No, powiem szczerze, że w mojej kuchni mi się tak nie do końca udaje. Kochani, pamiętajcie, że jeszcze wiele jest do zrobienia. Każdy niech się uderzy w piersi. Ja się uderzyłem. Kasia? Mea kulpa, tak. Też się uderzyłam. I wy też się uderzcie. Bo mamy realny wpływ na to, co się dzieje. A jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć. No to słuchajcie, czytajcie, przeglądajcie, bo informacji dzisiaj naprawdę nie brakuje. Bądźmy świadomi i bądźmy odpowiedzialni. Ładnie? No bardzo ładnie. Małe rzeczy mogą powodować wielkie zmiany. Nasze małe rzeczy. Ale możemy też robić trochę rzeczy, które wykraczają poza nasze codzienne konsumenckie wybory. Możemy tak prowadzić firmy, żeby te firmy były jak najmniej emisyjne, bo może część z Państwa w takie firmy prowadzi. Akurat Lidl jest. Tą firmą, która pod, m, weszła do inicjatywy Science-Based Targets. To po polsku, wiesz? Mm -hmm. Science-Based Target? Science Based Targets? Science-Based Targets. <laughs> to jest inicjatywa, która właśnie nie ma polskiego odpowiednika, więc muszę ją opowiedzieć, jak to się nazywa. To Proszę. jest po prostu e, ograniczanie czy redukcja emisji przez konkretne firmy, mm -hmm. bo to jest inicjatywa, która jest skrojona pod właśnie firmy, która ma prowadzić do tego, żeby, żeby redukcje następowały zgodnie z e, doradztwem naukowym, czyli dokładnie z tym, od czego zaczęliśmy, czyli z doradztwem. Naukowców zrzeszonych w panelu, międzyrządowym panelu do spraw zmian klimatu. Więc jeżeli ktoś z Państwa prowadzi firmę, to naprawdę ma też większy wpływ niż też ktoś, kto tylko jest konsumentem. Więc popatrzmy na siebie, zobaczmy, gdzie możemy być lepsi, bardziej sprawczy i po prostu to róbmy. Chcesz dostrzec zmiany w świecie? Zacznij od siebie, mój drogi. E, tak zawsze powtarzał mi mój dziadek, i tego się trzymam do dzisiaj. Kasiu, bardzo dziękuję za tę przyjemną rozmowę. Kochani, Katarzyna ja Karpa-Świderek wyjaśniła nam wszystko, co powinniśmy wiedzieć, ale to było w telegraficznym skrócie. Jeżeli jesteście głodni jeszcze wiedzy... Ja mam niedosyt, tak. Ale jeżeli jesteście i wy głodni, zaglądajcie na stronę WWF-u. Tam możecie się dowiedzieć wszystkiego. Tam możecie się dowiedzieć, co wy, co każdy z nas może zrobić, by, by pomóc sobie, tak naprawdę sobie, by pomóc naszym dzieciakom i ich dzieciom. No bo dla nas być może już jest za późno. My na tym świecie jesteśmy naprawdę kropelką w morzu. Ale komuś to ten świat zostawimy. Dobrze byłoby zostawić go uporządkowanym, w miarę. I w miarę bezpiecznym. A nie bałagan po sobie. Tak. Do usłyszenia, moi drodzy. Pamiętajcie, zostawcie jakieś komentarz. Co wy na ten temat sądzicie? Jak wam się wydaje? Czy wasze działania e, mają sens? Czy macie realny wpływ? Jak się nie zgadzacie, też napiszcie, też przeczytam, też prawdopodobnie nawet odpowiem. Być może znowu zaproszę Ciebie, Kasiu, żebyśmy wspólnie zmierzyli się ze wszelkiego rodzaju komentarzami, które będą mówiły, że nie, nic się nie da zrobić. Da się. Moim zdaniem się da. Eee, pamiętajcie też, że możecie odtwarzać nas na Spotify i YouTube, a Kasię zawsze w WWF-ie spotkacie. Dzięki. Albo w lesie. <noise> Albo w lesie. Albo na plaży. Albo nad rzeką. Albo nad rzeką. Albo na morzu. Tak jest. Do usłyszenia. Dzięki bardzo. Dzięki.